Straciłem dwa bitcoiny. Cześć, z tej strony Piotr. Witam cię serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii budowania portfela kryptowalut z małym kapitałem. Jeżeli jeszcze nie wiesz, spotykamy się tutaj co tydzień, aby za 20 zł kupić bitcoin, a za drugie 20 zł kupujemy wybranego altcoina. Wszystko monitorujemy w narzędziu coin tracking i sprawdzamy, czy się w ogóle to opłaca oraz sprawdzamy, w co się bardziej opłaca inwestować, w bitcoina czy w altcoiny. Zanim pójdziemy dalej, pamiętaj, to nie jest porada inwestycyjna, jest to eksperyment, który po prostu pozwala nam na to, aby wyciągać coraz lepsze wnioski na rynku kryptowalut oraz z czasem podejmować oczywiście coraz, coraz to lepsze decyzje. Dzisiaj kilka rzeczy dla Was przygotowałem. Pierwsza rzecz, podzielę się z Tobą moją historią, która mi się przydarzyła, która na moje nieszczęście spowodowała, że straciłem dość dużo pieniędzy i pokażę także kilka sposobów na to, jak przed tym się zabezpieczyć. Drugim pozytywnym Aktywnym bardziej elementem będzie oczywiście rozwiązanie konkursu z poprzedniego wideo, gdzie do zgarnięcia z okazji setnego odcinka naszej serii będzie kilka ciekawych nagród: mianowicie portfel sprzętowy do przetrzymywania bezpiecznego kryptowalut, książka kryptowaluty oraz pakiet stakingowy na 12 miesięcy dla kryptowaluty Cenex. Także koniecznie zostań do końca, jeżeli jesteś ciekaw, co dla ciebie się przygotowałem. Łapka w górę i lecimy z tematem. Na początek szybki look na nasze portfolio. Zdecydowanie wciąż, wciąż Bitcoin oczywiście dominuje. Tak samo na rynku mamy ponownie. Wzrost około 1% jeżeli chodzi o dominację Bitcoina. Chciałbym także, żebyście zwracali uwagę na to, w jakim tempie rośnie liczba kryptowalut na CoinMarketCap. Oczywiście kryptowalut jest dużo, dużo więcej niż 4904 na rynku, ponieważ są indeksy np. azjatyckie, na których jest dużo więcej kryptowalut i są kryptowaluty, których tutaj po prostu nie ma, więc ja bym szacował, że tych kryptowalut może być około nawet 20 tysięcy na obecną chwilę. Więc musicie zdawać sobie sprawę, Patrząc na rynek, patrząc zwłaszcza na rynek altcoinów, jak bardzo, jak dużo projektów nowych się pojawia. Pamiętamy, że altcoiny to są w większości oczywiście normalne biznesy. Natomiast musisz zdawać sobie sprawę, że tak czy siak na każde tysiąc biznesów, realnych biznesów, które wchodzą na rynek kryptowalut, tak samo na rynku tradycyjnym, tak samo na rynku kryptowalut, dotknie ich statystyka. Statystyka powodzenia i niepowodzenia. A jak wiesz lub nie wiesz, w ciągu dwóch lat 90% firm upada. Po prostu, nawet tych legalnych, sprawdzonych itd. Więc patrząc na jeszcze na branżę technologiczną, myślę, że ten procent będzie jeszcze większy. Dlatego też sprawdzamy różne projekty, dlatego sprawdzamy, kto stoi za projektem, ponieważ wciąż, jeżeli. Kryptowaluta, za kryptowalutą stoi firma, a za firmą, za firmą stoją ludzie, to możemy te rzeczy po prostu sprawdzić i nadać temu pewne prawdopodobieństwo, i wtedy podejmować, mam nadzieję, coraz. Lepsze decyzje. Na obecną chwilę Bitcoin utrzymuje cenę około 7500 dolarów plus minus 200, natomiast jeżeli chodzi o altcoiny, część altcoinów wciąż radzi sobie nieźle. Oczywiście gratulacje dla wszystkich, którzy wzięli udział w AirDropie Energy. Do zgarnięcia w AirDropie, w darmowym AirDropie, było około 150 dolarów w kryptowalucie Energy. Wiem, że bardzo, bardzo długo się czekało na na zrealizowanie tego airdropa, jednak czasami właśnie tak to funkcjonuje. Więc od czasu do czasu, z mojej perspektywy, warto wziąć udział w różnych airdropach, zwłaszcza jeżeli zaczynasz na rynku kryptowalut, więc być może te darmowe tematy będą dobrym sposobem na to, aby po prostu wystartować, postawić swoje pierwsze kroki na rynku krypto. Wiem, że bardzo dużo Komentujecie i bardzo, bardzo dużo pozytywnego feedbacku mam od Was, właśnie przy takich darmowych tematach, więc te tematy także na moim kanale będą się pojawiać, tak abyście mogli też skorzystać z pojawiających się ciekawych okazji na rynku krypto, które pozwolą Wam zbudować Wasz portfel trochę bardziej bez angażowania swojego kapitału. Ok, mam nadzieję, że także to Wam się spodoba. Dobra, na początek lecimy na nasze zakupy. Na początek standardowo szybki zakup. Bitcoina za 20 zł na BitBay'u, dzisiaj kupimy 67 898 Satoshi. 67 898 Satoshi i altcoinem, którego dzisiaj dokupimy jest kryptowaluta ponownie, kryptowaluta RSR. Jeżeli jeszcze nie znasz tego projektu, tutaj na poprawić teraz link, zrobiłem analizę tego projektu, więc Sprawdź sobie go i zdecyduj, czy ten projekt też jest warty Twojej uwagi. Z mojej perspektywy, ja cały czas tutaj sobie kumuluję RSR i kupuję na większych dołkach. Jest cena około 20 Satoshi na obecną chwilę. Z mojej perspektywy, dobry czas na zakupy, ponieważ mniej więcej ustawiałem swoje zakupy w okolicach 22-21 Satoshi. Natomiast dzisiaj mamy ponownie delikatny spadek. Więc czas na zakupy. Najpierw obliczmy, ile kupimy, zarówno wartość 20 zł. Zauważcie, że na Huobi bardzo często, jeżeli chodzi o cenę w bitcoinach, mamy nawet 10 miejsc po przecinku. Ok, więc tutaj mamy 20,89 Satoshi. Zaokrąglając do 20,9 Satoshi, dzisiaj kupimy 3248,7 RSR. Wybieramy cenę. Klikamy buy i nasze RSR pojawiły się na naszym koncie. Teraz szybko wpisujemy wszystko do coin tracking. Na początek Bitcoina i druga kryptowaluta dzisiaj, czyli RSR. Ok, nasze zakupy są dodane, więc przechodzimy do głównego tematu dzisiejszego wideo. Zanim to, jedna informacja, jeden szybki look na to, co się działo na rynku kryptowalut w listopadzie. Będziemy robić takie sprawdzenia raz w miesiącu, na początku każdego miesiąca, w pierwszym odcinku każdego miesiąca. Jak widzimy w poprzednim miesiącu, jeżeli oglądałeś podsumowanie, Mieliśmy kilkanaście kryptowalut, które radziły sobie całkiem, całkiem dobrze. Tak naprawdę dzisiaj mamy tylko trzy kryptowaluty, które wyszły na plus w listopadzie, pozostałe kryptowaluty, te, które sobie radziły najlepiej, mają 20% spadki, więc dla nowych osób może wydarzać, wydawać się to naprawdę bardzo dużym spadkiem. I oczywiście, z tej perspektywy 20% jest to bardzo, bardzo dużo. Zwłaszcza, jeżeli porównujemy na przykład nie wiem, do lokaty bankowej czy do jakiegokolwiek innego instrumentu, na którym być może, z którego być może korzystasz, lub na którym trzymasz swoje pieniądze. Jednak musisz wiedzieć, że... Rynek kryptowalut jest jeszcze bardzo płytki, i musisz wiedzieć, że jeżeli wchodzi nowy kapitał na rynek lub wychodzi, po prostu ktoś sprzedaje nawet niewielkie ilości danej kryptowaluty, może to spowodować nawet dwucyfrowe, procentowe spadki ceny. I to widzimy cały czas na rynku kryptowalut, więc jeżeli jesteś nowu, nową osobą, musisz wiedzieć, że to jest normalne. Natomiast z mojej perspektywy jest tak, mm. że kiedy widzę tak duże spadki na rynku, które obserwuję już od dwóch lat, z mojej perspektywy jest tak, że po prostu szukam w tym momencie dla siebie okazji. Nie zawsze one są pomimo tych spadków, jednak myślę warto, warto takie momenty obserwować i nie panikować w takich momentach przede wszystkim, ale przestawić trochę swoją głowę, czy być może jest tutaj coś, jest tutaj moment, z którego ja także mógłbym, mogłabym skorzystać. Także mam nadzieję, że to także Ci pomoże. Zanim podzielę się z Tobą moją historią, w jaki sposób straciłem pieniądze i jakie wnioski wyciągnąłem, wylosujemy trzech zwycięzców spośród osób, które wzięły udział w poprzednim konkursie w poprzednim wideo. Poprosiłem was abyście w komentarzach po prostu odpowiedzieli na kilka moich pytań. Odpowiedziało sporo osób także za wszystkie za wszystkie komentarze. Bardzo dziękuję. Ok teraz kopiujemy szybko link do wideo i do naszej maszyny losującej. Wybieramy. Wybieramy komentarze. Mamy aż 110 osób które wzięły udział w tej zabawie więc losujemy na początek. Wylosujemy osobę, która zgarnie portfel sprzętowy QuickX Touch. Więc klikamy start. Kto to będzie? Kto to będzie? Uwaga, uwaga, uwaga. Michał Mierzwiński. Gratulacje Michał. Odezwij się do mnie na Facebooka, na Messengera. Podaj mi swój adres. Ten portfel leci do Ciebie. Następną osobą sprawdzimy, kto zgarnie książkę kryptowaluty. Więc jeszcze raz. Pick another winner i start. Więc kto zgarnie książkę kryptowaluty? Uwaga, uwaga. Sławomir Baliszewski. Gratulacje, Sławek. Odejdź się do mnie na Facebooku, na Messengera. Podaj mi swój adres i książka kryptowaluty leci do ciebie. I ostatnia osoba, którą wylosujemy, zgarnie pakiet stakingowy na kryptowalutę Cenex na rok z czasu o wartości 100 dolarów. Tak czyli dostanie ode mnie pewną ilość kryptowaluty Cenex. Która zostanie zamrożona na rok czasu i codziennie, codziennie będzie ten pakiet, tak, ten, ten kontrakt będzie zarabiał dla tej osoby dodatkowe kryptowaluty. Bardzo, bardzo fajny produkt, więc wybieramy kolejną osobę, która, która z tego skorzysta. Uwaga, uwaga. Chris K. Gratuluję Chris. Ponownie odejdźcie się do mnie na. Facebooku powiem Ci dokładnie, co trzeba zrobić, aby zrealizować i otrzymać tą nagrodę. Także gratuluję wszystkim zwycięstwom, dziękuję wszystkim osobom, które wzięły udział w konkursie. Oczywiście mam więcej pomysłów na ciekawe konkursy na, jeszcze na ten rok, ale też na rok przyszły, więc jeżeli chcesz być na bieżąco, zostaw subskrypcję, kliknij dzwoneczek, żeby być powiadomionym o każdym nowym wideo i nie przegapić takich konkursów, a także oczywiście wiedzy, która na tym kanale będzie się pojawiać. Ok, teraz przechodzimy do... Historii, którą chciałbym się z Tobą dzisiaj podzielić na temat tego, w jaki sposób straciłem dwa Bitcoiny, dokładnie około dwóch bitcoinów. Jednak dlaczego akurat ta historia, dlaczego postanowiłem się tym podzielić? Przydarzyło mi się to już jakieś myślę, pół roku temu, może pięć miesięcy temu, jednak patrząc nawet na tą serię, którą tutaj prowadzimy o kryptowalutach, pewnie też słyszałeś, że my ludzie lubimy uczyć się na błędach. Okay? Na pewno, na pewno to słyszałeś, to powiedzenie, to przysłowie, ale pewnie też słyszałeś, że dobrze uczyć się na czyichś błędach, więc mam nadzieję, że to, co to dzisiaj do Ciebie przekażę, pomoże Tobie w, to, w tym, aby po prostu uniknąć pewnych problemów i zredukować Twoje ryzyko, zwłaszcza na rynku kryptowalut, do minimum. Więc w dużym skrócie, co mi się przytrafiło. Będąc na rynku kryptowalut, czasami korzystam z czegoś takiego, co się nazywa arbitrażem, czyli na różnych giełdach kryptowalut poszukuję okazji i różnic cenowych po to, aby po prostu zrealizować pewien zysk. Tak jest to bardzo, bardzo proste. Możesz sobie sprawdzić, czym jest dokładnie arbitraż. Jednak arbitraż na rynku kryptowalut występuje bardzo, bardzo często i niewielkimi kwotami można sobie po prostu obracać i dzięki temu, że na jednej giełdzie dana kryptowaluta jest tańsza, na drugiej jest droższa, to można ją kupić, tutaj szybko sprzedać lub jeżeli mamy środki na jednej, na drugiej giełdzie, możemy robić to dużo, dużo szybciej i w ten sposób nawet bezpiecznie, ponieważ arbitraż, jeżeli jest przeprowadzony od, w odpowiedni sposób, jest w miarę bezpieczny chyba że korzystamy z niesprawdzonych giełd. I tutaj właśnie o tym będziemy mówić. Co mi się przytrafiło? Ponieważ bardzo często oczywiście korzystam z CoinMarketCap. Właściwie każdego dnia zaglądam na CoinMarketCap i sprawdzam jak radzą sobie różne kryptowaluty, ale też sprawdzam jak radzą sobie różne giełdy. Więc sprawdzając jak radzą sobie kryptowaluty, załóżmy wpiszmy sobie kryptowalutę ZILIKA, Weźmy w Zilikę. Jeśli zejdziemy na dół, wybierzemy sobie Market Pers, by, by Adjusted Volume. Widzimy tutaj ceny, ok? I na podstawie tych cen możemy stwierdzić, czy jest gdzieś okazja arbitrażowa. Jeżeli widzimy na przykład na Binance cenę 6,606 centa, a na przykład mielibyśmy chłobi, na której byłoby 8 Setnych centa. Z mojej perspektywy byłaby to okazja arbitrażowa i bym sprawdził, czy akurat mam środki na tych giełdach i mógłbym przeprowadzić dla siebie mały arbitraż i w ten sposób zwiększyć swoje portfolio kryptowalut, ponieważ dla mnie to do tego właśnie służy. I właśnie wcześniej było to 5 miesięcy temu, kiedy robiłem takie sprawdzenie po prostu dla siebie rynku. Zau zauważyłem, że właśnie na kryptowalucie ZILIKA pojawiła się okazja arbitrażowa, gdzie na giełdzie Binance cena była powiedzmy taka jak tutaj teraz 6%. 6,67 dziesięciotysięcznych centa i była jeszcze inna giełda, która nazywała się tamtego czasu nazywała się Byte BTC. Być może słyszałeś o tej giełdzie, daj znać poniżej w komentarzu, czy słyszałeś o tej giełdzie Byte BTC, BTC na której cena wynosiła około 12-13% więcej niż na Binance i na innych giełdach. Ok, więc z ciekawości pomyślałem sobie: ok, no to sprawdzimy tą giełdę. Wpisałem oczywiście, że chcesz sprawdzić giełdę, możesz na początek sobie wpisać po prostu ją na CoinMarketCap i sprawdzić, jaki ma obrót, jak ta giełda wygląda. Od środka kliknąć we właściwy link. Jak widzicie, giełda ta się wciąż pojawia. Jednak, jeżeli klikniemy dzisiaj, mamy tu informację o tym, że ta giełda niestety było zbyt dużo wniosków o to, że ta giełda po prostu działa trochę podejrzanie, więc CoinMarketCap wystosował właśnie taką informację. Kiedy ja sprawdzałem, takich informacji nie było. Wolumen tutaj był kilkaset milionów dolarów i wszystko wyglądało całkiem, całkiem fajnie, więc wszedłem sobie na ByteBTC. Teraz giełda zmieniła już nazwę i nazywa się Fedlio.com, Od razu mówię, nie korzystajcie z tej giełdy. Natomiast wszedłem na, to, na tą stronę tutaj i sprawdziłem jak to wygląda od środka, więc sprawdziłem Wolumen, jest na Cap. Sprawdziłem wygląda od środka całkiem fajnie, tak? Giełda nie wyglądała tak. Prosto, jak wyglądają jedne z najtańszych, można powiedzieć, giełd dzisiaj na rynku, lub nowych giełd na rynku, które wyglądają dość, można powiedzieć, tandetnie, okay? Giełda wyglądała naprawdę bardzo, bardzo solidnie. Więc co zrobiłem na początek? Oczywiście założyłem konto, żeby zobaczyć tym bardziej, jak to wygląda od środka. Dzisiaj giełda wygląda. W ten sposób zmieniła swoją nazwę. Jak widzicie, jest tutaj moje konto Piotr Ostopowicz, ponieważ tamta giełda wszystkie dane przyniosła na tą nową giełdę. I pomyślałam sobie, ok, zarejestrowałam się, było, trzeba tak także zrobić dla każdego użytkownika od razu KYC. Te KYC także zrobiłem. Wszystko przeszło bez żadnego problemu. W ciągu 48 godzin moje konto było już aktywne i mogłem zrobić pierwsze transakcje. Na początek ja wychodzę z założenia, że zawsze kiedy testuję nowe giełdy, nowe, nowe miejsca, nowe produkty, zawsze robię to z małym kapitałem. Tak samo nowe portfele, zawsze wysyłam bardzo małą ilość jakiejś kryptowaluty, żeby sprawdzić. I tak samo było w przypadku Ziliki, czyli kupiłem Zilikę na Binance, wciąż był spread, czyli ta różnica kursowa była w okolicach 10-12%, więc kupiłem na Binance za 0,01 Bitcoin. Coina, z wysłałem ją na giełdę ByteBTC i sprzedałem ją tutaj drożej, okay? robiąc tak zwany właśnie arbitraż. Więc jak widzicie, jeżeli wejdziemy nawet na rynek BTC, czyli pary do BTC na giełdzie Felio, dzisiaj także dalej widzimy, że Zilika jest jedną z tych kryptowalut, które ma jeden z największych spreadów, czyli istnieje spread. Mało tego, oczywiście portfele są na tej giełdzie otwarte, ponieważ jeżeli teraz zajrzysz sobie, możesz sobie to teraz sprawdzić, na przykład na kryptowalutę Fusion, którą także mamy w swoim portfelu i zobaczysz, jaka jej cena jest na Huobi i jaka jest jej cena na innych giełdach, zobaczysz, że ta cena to jest nawet ponad 100%, był moment, że było to 400% różnicy niż ceny na innych giełdach. Jednak musisz wiedzieć, że w takich momentach portfele na hułobie są po prostu wyłączone i nie można robić w ten sposób arbitrażu. Tutaj portfel był otwarty, więc można było przesłać, można było go sprzedać. I później co zrobiłem, oczywiście zamianego bitcoina wtedy zarobiłem z 0,01, zarobiłem 0,011, czyli miałem 10% do przodu. Wtedy wysłałem sobie to z powrotem na Binance, żeby sprawdzić, czy wszystko działa. Portfele działają, transfery działają i wróciły to pieniądze na Binance. Wtedy stwierdziłem to, sprawdźmy trochę większy kapitał i wysłałem 0,1 Bitcoina. Okay, wysłałem 0,1 Bitcoina, Bitcoina, z 0,1 Bitcoina kupiłem zilikę, wysłałem ją z powrotem na ByteBTC, tutaj ją sprzedałem, następnie zarobione 0,11 Bitcoina, czyli ponownie około 10%, albo wtedy troszkę może więcej, wysłałem je ponownie na Binance. Wszystko działało bez żadnego problemu, transfery dochodziły, więc stwierdziłem, ok, sprawdziłem giełdę. Sprawdziłem, jak wszystko funkcjonuje, sprawdziłem to na małych kwotach i pewne takie moje elementy się tutaj po prostu zaczęły zgadzać. Więc pomyślałem, skoro mam, wszystko funkcjonuje, mam jeszcze okazję arbitrażową, ponieważ oczywiście arbitraż ten się zmniejsza, tak? ponieważ tutaj wolumeny są dalej ograniczone i nie zawsze ten arbitraż występuje. Pomyślałem sobie, no to spróbujemy z większym kapitałem. I następnie zrobiłem bardzo, bardzo duży błąd, czyli wysłałem na tą giełdę 2 bitcoiny. W międzyczasie spread podskoczył do około 15-16-17% i jak widzicie tutaj, Tutaj mam na swoim koncie na giełdzie Fedlio 2,35,6 bitcoina, czyli kupiłem na Binance zilikę za 2 bitcoiny, przesłałem wszystko na giełdę ByteBTC, sprzedałem to tutaj za 2,3356 bitcoina. I w tym momencie, co się wydarzyło? W momencie, kiedy chciałem zlecić wypłatę, giełda ByteBTC zablokowała moje konto. Jak tutaj widzisz Verification Status na obecną chwilę jest Temporarily Disabled. Wcześniej po prostu było napisane, że jest konto blocked i nic nie można było zrobić i dalej nic nie, nie mogę zrobić nawet w tej, w tej kwestii. Po napisaniu do supportu nic się oczywiście nie wydarzyło. Nie dostałem żadnych, ale to żadnych odpowiedzi. Wysłałem prawdopodobnie około kilkunastu maili w różnych, w różnych przydziałach czasowych. Później, kiedy giełda ByteBTC zmieniła się na Fedlio, także napisałem do Fedlio. Jednak jak widzicie tutaj z konta zablokowanego Pokazała się informacja tymczasowo zablokowane, tymczasowo nieaktywne. I co sobie zażyczyli, ponieważ wymyślili coś takiego, że są teraz podłączenie pod bank w Seszelach, co okazało się oczywiście po sprawdzeniu, że jest bzdurą, i chcieli po prostu, żeby wysłać im dokumenty pocztą swoje, co oczywiście czego, oczywiście na obecną chwilę nie zrobiłem. Więc w tym momencie zdałem sobie sprawę, że muszę zaakceptować błąd, i muszę zaakceptować tą stratę, ponieważ giełda Fedlio, wcześniej Byte BTC jest to po prostu skam i. Oszustwo. Teraz, jak widzicie, na CoinMarketCap Market Cup jest. Klarowna informacja, że Byte BTC, że de depozyty mają dużo informacji na temat tego, że depozyty użytkowników są wstrzymywane, więc uważajcie ze swoimi funduszami. Teraz tak je operuje jako Fedlio, więc oczywistą sprawą jest, że nie lubię tracić pieniędzy, zwłaszcza nie lubię tracić dużych pieniędzy. I muszę przyznać, że nie była to oczywiście i dalej nie jest komfortowa sytuacja, kiedy o tym myślę, ponieważ jest to naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Jednak co można zrobić w takich momentach? Oczywiście przecież nie załamię się po prostu i nie kończę przygody. Swoje z kryptowalutami, ponieważ jest to głupi błąd, błąd, który myślę, można było ominąć po prostu, nie wysyłając tak dużej ilości kryptowalut przede wszystkim, ale też zgłębiając poszukiwania na temat właśnie tej giełdy. Oczywiście na tamten czas było, nie było tak dużo negatywnych informacji na temat tej giełdy, było po prostu bardzo dużo pozytywnych informacji, które prawdopodobnie na, ten, na tamten moment wytworzyła właśnie giełda. Dzisiaj jeżeli wejdziemy sobie na social media, zobaczymy, że różni użytkownicy właśnie piszą o tym problemie na różnych forach, żeby uważać na po prostu giełdę ByteBTC, uważać na Fedlio, jednak wtedy tego nie było. Ja z tej perspektywy dałem się po prostu zrobić w konia. Dzisiaj jak widzisz Twitter Felio, także inne media społecznościowe Felio działają, jednak znowu pamiętajcie, jest to po prostu czysty scam. W jaki sposób to dalej funkcjonuje przez tak długi czas, nie mam zielonego pojęcia. Jednak powiem Ci, że z jednej perspektywy było właśnie tak w życiu, że uczymy się na swoich błędach. Jednak to, że nam przyda przydarzają się takie sytuacje, gdzie tracimy pieniądze czy tracimy coś, coś innego. To są po prostu rzeczy, które przydarzały nam się wcześniej, przydarzają się teraz i będą przydarzać nam się w przyszłości. Jednak z naszej perspektywy jest tak, tak jak wiecie, lubimy uczyć się na błędach, lubimy się uczyć przede wszystkim na własnych błędach, więc chciałem się z tobą podzielić wnioskami, które ja dla siebie wyciągnąłem z tego właśnie tytułu i mam nadzieję, że Ty. Obserwując te wnioski, nie popełnisz tych samych błędów lub po prostu zrobisz, co trzeba, żeby po prostu ograniczyć Twoje ryzyko. I mam nadzieję, że ominie Ciebie strata jakichkolwiek pieniędzy. Już nie mówię nawet o tych dwóch Bitcoinach, tak? ponieważ jest to mnóstwo pieniędzy. 15, około 15 tysięcy dolarów na obecną chwilę. Jednak jak wiesz, ja widzę Bitcoina dużo, dużo dalej, więc dla mnie ta strata jest tym bardziej, można powiedzieć, dotkliwa. Aczkolwiek znowu, nie załamuję się, wyciągam wnioski i idę po prostu dalej. Robię swoje, ponieważ mam pewne plany, mam użyję się tradingu i zdaję sobie sprawę, jak dalej można funkcjonować na tym rynku i dalej można zarabiać na tym rynku. Takie sytuacje jednak dają bardzo, ale to bardzo dużo do myślenia. Więc jak ograniczyć ryzyko przed utratą pieniędzy na giełdach kryptowalut? Ok, podzielę się z tobą kilkoma takimi wskazówkami, które ja się wyciągnąłem, których teraz trzymam się bardzo, bardzo sztywno. Przede wszystkim nie trzymaj dużej ilości kryptowalut na żadnej giełdzie. Tam na tą giełdę wysłałem więcej niż zazwyczaj mam gdzieś u siebie taką wewnętrzną swoją zasadę, że po prostu nie korzystam z większej, ilo większej ilości niż 10% moich środków na jakiejkolwiek giełdzie w jakimkolwiek czasie. Okej, okay, jest to po prostu jeden element z ograniczenia mojego ryzyka. Na ten moment po prostu o tym zapomniałem, wysłałem większą ilość niż 10% i niestety skończyło się to dla mnie niedobrze. Więc pamiętaj, nie trzymamy dużych ilości kryptowalut na żadnej, ale to na żadnej giełdzie, zwłaszcza na nowych giełdach, ale jeszcze do tego za chwilę dojdziemy. Sprawdź każdą nową giełdę, z której chcesz korzystać, okay? Jeżeli pojawi się jakaś nowa giełda, ponieważ giełdy się po będą pojawiać, ok? Będą, są to giełdy sprawdzone, jest mnóstwo giełd nowych, które wychodzą na rynek, są to giełdy dobre, które będą na rynku za 2, 5- 10 lat. Więc znowu to nie znaczy, że trzeba każdą jedną giełdę omijać szerokim łukiem. Chodzi o to, żeby jednak zrobić rzeczy, które mogą nas ustrzec przed utratą pieniędzy. Na początek, wchodząc na adres webowy na www. możesz po prostu sprawdzić jak wygląda dana giełda znaleźć informacje na temat tej giełdy znajdź informacje na temat właścicieli czy możesz sprawdzić kim oni są sprawdź adres wejdź sobie w Google Maps tak po prostu dokładnie sprawdź w jakim miejscu znajduje się giełda gdzie jest ich główna siedziba. Później już po czasie kiedy sprawdzałem ByteBTC teraz tego nawet adresu nie ma był to adres w Singapurze i okazało się że był to adres jakiegoś supermarketu więc mega duża czerwona flaga. Kolejna sprawa: sprawdź social media, ok, sprawdź wszystkie możliwe social media, sprawdź co ludzie piszą o danej giełdzie, sprawdź fora i sprawdź różne artykuły. Wpisz po prostu sobie w Googleach i sprawdź, jak najwięcej możesz informacji i przede wszystkim szukaj czerwonych flag, tak z takim po prostu wychodzić z takim przekonaniem, że po to sprawdzam, żeby znaleźć czerwone flagi po to, żeby znaleźć powód, żeby nie skorzystać z tej giełdy, czy nie, skorzy nie skorzystać z tej okazji. I tak samo w przypadku kryptowalut, kiedy ja dla siebie sprawdzam kryptowaluty, ja cały czas szukam dla siebie powodów, żeby w tą kryptowalutę nie zainwestować. I jeżeli w tych powodów znajdę mało lub ich nie znajdę, wtedy dopiero podejmuję decyzję o tym, żeby zainwestować. Jednak moje skupienie jest oczywiście, żeby znaleźć pozytywy, ale w takich momentach, kiedy chodzi o nasze pieniądze, szukamy czerwonych flag, ponieważ one mogą na prostu ustrzec przed utratą pieniędzy. Więc to są rzeczy, które możesz na pewno zrobić. Kolejna rzecz. Zapytaj kogoś z Twoich znajomych, kto korzystał z tej giełdy. Jeżeli nie masz nikogo w znajomych, kto korzystał z tej giełdy, można na przykład wejść na Facebooka na Bitcoin Polska, na taką grupę i tam po prostu zadać pytanie, czy ktoś słyszał o tej i o tej giełdzie, czy korzystaliście, jakie są Wasze doświadczenia. Może to także daje pomóc w tym, aby po prostu się ustrzec przed utratą środków. Następnie korzystaj głównie ze sprawdzonych giełd, takich jak BitBay, Binance czy Huobi. Są to giełdy, które są na rynku kilka lat, mnóstwo ludzi z nich korzysta, mnóstwo Twoich znajomych. Na przykład giełda Binance potrafiła sobie poradzić także z atakiem hacherskim i to spowodowało, że nikt pieniędzy na Binance nie stracił, ponieważ pokryli to ze swoich rezerw. I oczywiście od tamtej pory wzmocnili swoje zabezpieczenia, jednak znowu pamiętamy, nie trzymamy dużych ilości kryptowalut na giełdach. Oni nie, trzymamy je po prostu na portfelach zewnętrznych, takich właśnie jak Ledger czy właśnie QuickX Touch. Okay? Tutaj trzymamy na tych portfelach, wtedy nasze środki są bezpieczne. Jest takie przysłowie w, na, na rynku kryptowalut, który mówi, nie twoje klucze, nie twoje kryptowaluty. Okay? Więc jeżeli trzymasz swoje środki na giełdach, klucze prywatne do tych kryptowalut są wtedy, w tym momencie należą do giełdy, więc nie są twoje. Nawet jeżeli widzisz te cyferki, tak samo jak ja widzę teraz te 2,3 bitcoina na giełdzie Fedlio, to wciąż pomimo tego, że to jest moje konto, to nie są moje kryptowaluty. Tak samo, jeżeli mamy jakiekolwiek kryptowaluty, powiedzmy na Bitbay, na Binance, to nie są moje kryptowaluty, ponieważ oni mają do nich klucze prywatne. Bardzo, bardzo ważna rzecz. Więc trzymamy się, jak już warto się trzymać, dużych giełd. Z mojej perspektywy ja testuję nowe giełdy, ponieważ często pojawiały się ciekawe, ciekawe kryptowaluty, czy ciekawe nawet okazje arbitrażowe, które pojawiały się na innych giełdach. Jednak to, te rzeczy robimy z mniejszym kapitałem i robimy po prostu z głową. Ok, jednak, giełdy sprawdzone, które są kilka lat na rynku, używają ich Twoi znajomi, mają duże wolumeny, warto z tych giełd korzystać. Omijamy giełdy z bardzo, ale to bardzo małymi wolumenami. Dlaczego? Ponieważ nawet w tym roku sytuacja pokazała, co się wydarzyło na rynku. Coinexchange czy Kryptopia, są to giełdy, które miały małe wolumeny, były też, skoro mają, mają małe wolumeny, mało zarabiają, mało pieniędzy mają na to, aby zwiększać swoje systemy bezpieczeństwa, dotykały ich ataki hakerskie. Do, dotykały po prostu ich słabe zarządzanie pieniędzmi Co powoduje, że giełdy muszą się po prostu Pozamykać i ludzie, którzy trzymali tam środki Po prostu je tracą Około w przypadku CoinExchange CoinExchange dało pewien moment, że każdym Dało odpowiedni okres czasu, aby każdy Mógł z tych giełdy wypłacić. Jednak tych giełd jest mnóstwo Cały czas, jeżeli jesteś na bieżąco na rynku krypto to Właściwie cały czas pojawia się raz w miesiącu Dwa razy w miesiącu pojawia się nowa giełda Która po prostu zbankrutowała Więc to robimy, jeżeli chodzi o Ochronę naszych środków Nigdy nie przelewaj wszystkich kryptowalut na, jedno, na jedną giełdę. Tak jak podzieliłem się z tobą tym, że ja nigdy nie trzymam przede wszystkim ani 10% swojego całego portfela, nie przelewam więcej niż 10% w jedno miejsce, tak cały czas po prostu mam to gdzieś porzucane. Tak samo, jeżeli chodzi o portfele, nie trzymam wszystkiego na jednym portfelu. Z mojej perspektywy jest to po prostu zbyt duże ryzyko. Jednak mam kilka portfeli, więc z kilku portfeli korzystam równolegle. Jeżeli mam środki na giełdach, Korzystam z kilku giełd i nie rzucam więcej niż 10% mojego portfela w jedno miejsce. Tak samo nie przelewamy nigdy dużej ilości środków na jedną giełdę, tak jak ja zrobiłem na przykład w przypadku giełdy wcześniej Byte a teraz fedlo. I testuj nowe giełdy z bardzo małym. Kapitałem. Tak, jak podzieliłem się z Tobą, ja przetestowałem tą giełdę z małym kapitałem. Moim błędem było, aby po prostu wrzucić za duży kapitał na tą giełdę. Mogłem przelewać ciągle małe kwoty, i robić mały arbitraż ciągle, 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 aż oczywiście do momentu, kiedy ta dana giełda by mi tak tak czy siak pewnie wcześniej czy później zablokowała. Bo jak to się mówi, lepiej małą łyżeczką, ale przez bardzo długi Czas. Jeżeli myślisz, że jest coś poza tymi siedmioma rzeczami, siedmioma punktami, które możemy zrobić, aby zabezpieczyć swoje środki, oczywiście podziel się poniżej w komentarzach. Mam nadzieję, że każdy, ale to każdy będzie mógł z tego skorzystać. Także pamiętajcie, dajcie o swoje środki. Trzymajcie je w bezpiecznych miejscach i zwracajcie uwagę na bezpieczeństwo. Bądźcie skupieni na to, aby przy każdej inwestycji myśleć także równolegle o tym, w jaki sposób te środki zabezpieczyć. Dlatego też zdecydowałem, że na moim kanale pojawi się więcej materiałów odnośnie bezpieczeństwa, zabezpieczania swoich kryptowalut, portfeli kryptowalut w taki sposób, abyście po prostu mogli te bezpieczeństwo podnieść na zupełnie nowy level. Na moim kanale możecie znaleźć informacje na temat tego, na przykład jak korzystać z Ledger'a, Nano S, jednak tych portfeli będzie więcej. Więc patrząc na to w jakim kierunku zmierza rynek kryptowalut, Walut, a zdecydowanie zmierza ku masowej adopcji. Myślę właśnie że na ten element bezpieczeństwa musimy bardzo mocno postawić. Ok. Mam nadzieję, że moje błędy będą dla Ciebie po prostu lekcjami i nie będziesz tą osobą, która akurat w tym momencie będziesz osobą, która będzie mogła nauczyć się na błędach kogoś innego. Zdaję sobie sprawę, że my ludzie jesteśmy uparci co do tego, i czasami kiedy nawet ktoś nas ostrzega przed czymś, tak czy siak po prostu lubimy sami spróbować. W tym momencie po prostu róbcie jak najwięcej rzeczy. Miejcie swoje takie też wytyczne, które pozwolą, pozwolą Wam się poruszać po rynku kryptowalut. Czy to w momencie inwestycji w jakąś kryptowalutę, czy to w momencie korzystania z jakiejkolwiek giełdy. Miejcie swoje wytyczne minimum bezpieczeństwa, co musicie mieć w danej kryptowalucie, co musicie widzieć w danej kryptowalucie, w danej giełdzie, żeby po prostu z tego skorzystać. OK? Dzięki za Twoją uwagę. Gratuluję jeszcze raz wszystkim osobom, które wygrały dzisiaj nagrody. Odezwijcie do mnie na Facebooku. A póki co zapraszam Was na kolejne wideo. Trzymajcie się. Mi Miłego weekendu. Do. do zobaczenia.